Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z wami ja. Kamil dzisiaj kombinuje coś tam przy ciągniku, przy turze. Więc pewnie taki filmik też się tam pojawi, jak ściąga. Ja dzisiaj właśnie padłam na weekend do Kamila, bo gdzieś tam tak w tygodniu tutaj nie przyjeżdżam. I powiem wam, że były duże plany. Były plany oczywiście siać. Mieliśmy już ruszyć z warzywnikiem właśnie w ten weekend, na początku kwietnia. No ale niestety, pogoda chyba zaskoczyła wszystkich. Chociaż u nas jest chyba jeszcze najlepsza, bo u nas w Wielkopolsce nie ma śniegu, a z tego co widziałam, to gdzieś tam Kraków, Warszawa, wszędzie pada śnieg. U nas niestety jest bardzo wietrznie, ale gdzieś tam śniegu nie ma, więc chociaż tyle się trzymamy. Dobra, obejdziemy tutaj sobie gospodarstwo, bo powiem wam, trochę się zmieniło, co pewnie będziecie widzieć na filmikach. Pierwsze co, to jest beton, kawałeczek, nie będę wam dużo pokazywać, bo to pewnie pokaże Kamil dalej. O, więc jak widzicie, jest kawałek betonu, to wam potem Kamil opowie, ja już wam pokażę, że już jest. Tutaj mamy cielaczki, widzę, że wszystkie odpoczywają w słoneczku, ale pokażę wam jednego, bo jest taki, no nie widać jak będzie leżał, ale z tego co założyłam, to ten czarny jest dużo większy niż pozostałe. Kamil mówi, że mają w takim samym wieku są, więc jeden urósł dużo bardziej, właśnie te czarne są takie większe niż pozostałe. Ciao. No, Kamil chyba będzie tutaj w przyszłym tygodniu wywalać obornik, bo też już się trochę nazbierało. Także jakby nie było, to on jeszcze stoi. Muszę wam pokazać, że konstrukcja wytrzymała. Nie wiem, czy się wydaje duży, czy nie, ale konstrukcja dalej stoi. Chociaż tutaj widzę, że napis się zrobił taki brzydki. Będzie trzeba to jakoś inaczej tutaj obmyślić, ale stoi. Także już myślałam, że będziemy wysiewać tutaj właśnie warzywka, ale póki co stanęło, że nie. I właśnie nie wiem, jak się okaże, czy po prostu chcielibyśmy jeszcze w kwietniu przed świętami coś zasiać, to jest za 2 tygodnie, ale no nie wiem, jak wyjdzie. W przyszłym tygodniu nas zapowiadają też taką mrozy i właśnie taką samą pogodę, więc może się okazać, że to będzie dopiero w maju. Trochę mi szkoda, bo właśnie myśleliśmy, że wiecie, jak zaczniemy, to tak trochę wcześniej gdzieś tam właśnie z tą marchewką, z rzodkiewką i trochę się wprawimy, trochę zobaczymy, czy coś będzie się pojawiać, wtedy będziemy już potem trochę pewniejsi, jak zasiejemy resztę gdzieś tam. Bo w maju chcieliśmy właśnie troszkę też truskawek spróbować, właśnie owoców. Więc wiecie, już byśmy czuli trochę pewniej, że już coś zasiane, coś tam już wieszcie. Tak po kolei, coś tam było podlewane i tak dalej, a nie, że nagle wszystko. No ale niestety, chyba tak wyjdzie. Zaraz wam pokażę, jak tutaj planujemy. Niestety Kamil zabrał mi GoPro i aparat, teraz go nagrywam telefonem, dlatego tak mi trochę ciężko jedną ręką, ale tutaj wam właśnie pokażę trochę. O, to mogę wam od razu pokazać, możecie oczywiście nam doradzić. Tu chcieliśmy ten kawałek sobie zostawić na marchewki i cebulę, tak na krzyż. No jeden sadzonka i no wiecie o co chodzi, bardziej niż ja, więc to była marchewka i cebulę. Tutaj będziemy planować, właśnie się zastanawiam, bo na pewno chyba rzodkiewki. Tu będą rzodkiewki i właśnie nie wiem, czy z ogórkami, nie, rzodkiewki i sałata chyba. Sałata, bo ogórki będziemy też trochę później, więc tu by była rzodkiewki, ogórki, koper i właśnie ta sałata. Więc no, pomyślimy. No i potem tutaj za tą marchewką byłoby, tutaj myślimy o fasolce. A tutaj nie wiem co, nie wiem jak dużo nam tego wyjdzie, że tak powiem, jak to dużo gdzieś tam będzie, jak rzeczywiście zasiejemy, nie? Więc tak to gdzieś tak wstępnie wygląda. No i zastanawiamy się właśnie, jak z tymi truskawkami, czy je pomieścimy tutaj, no nie wiemy właśnie, jak to tutaj dobrze rozplanować, czy po prostu zasiejemy je gdzieś z boku, bo tutaj też jest jeszcze teren właśnie z tyłu, że to może tutaj kilka tak rządek, bo to też było wyrzucane obornikiem, no tylko nie jest jeszcze przeorane ani nic. No albo tu z boku, nie? Więc jakby też jest miejsce tak poza. No zobaczymy, czy będziemy kombinować właśnie z tymi truskaweczkami. No i właśnie myślimy też, co ze zbiornikiem na wodę, no bo od miesiąca tutaj u nas nie pada, więc gdzieś tam myślimy, żeby po prostu do zbiornika nalać wodę, żeby ona po prostu trochę stała, ociepliła się gdzieś. No bo nie pada i tutaj będzie ciężko tak podlewać. Gdzieś latać z konewkami, więc tutaj też będzie trzeba coś pomyśleć na taką dłuższą sprawę.
No i tak właśnie, taka była zaplanowana ładna sobota. Akurat nam pasowało, bo ja nie miałam studia, tak w kolejny weekend już jestem na przykład na studiach, żeby właśnie coś zrobić, a no niestety... Niestety ta pogoda, powoli się uczę tego właśnie, że w tym powiem wam, ja nie jestem do tego przyzwyczajona, jakie są tutaj u Kamila i tak dużo jest zależne od tej pogody. Rzeczywiście, jak to się widzi, jak się samemu chce coś zrobić, a nagle po prostu wszystko psuje plany i w sumie nic nie wychodzi z tego, co się zaplanowało, to naprawdę, naprawdę strasznie wkurzające. No więc póki co nam to nie wychodzi, ja już się po prostu denerwuję, bo no nie lubię czegoś takiego. No ale będzie trzeba to odłożyć, no niestety nic się nie zrobi. Więc no zostaje za czas przed świętami, a jak nie przed świętami, no to później w maju, albo w weekend majowy będziemy siać, no zobaczymy. No, także taka u nas właśnie jest sobota, coś było zaplanowane, a niestety nie wychodzi. No więc cóż, no nic nie zrobimy. Kamil pewnie pojedzie jeszcze dzisiaj w sobotę, a w sumie nawet nie wiem, kiedy wyjdzie ten filmik, więc u nas jest 2 kwietnia teraz. Niby ładnie słonecznie, ale wiecznie i nic się nie da zrobić, bo niestety pogoda nie jest przyjemna i nie jest zapowiadana przyjemna, więc no jak zapowiadają mrozy, no to co będziemy sadzić, jak wszystko potem przymarznie. Moje vlogowanie dzisiaj to nagrywanie zza kulis, bo Kamil tutaj, co ty robisz? Odczepiatura. Ten filmik wejdzie po moim, prawda? Po moim filmiku. Nie wiem, zobaczymy jak to idzie, a co? Bo ja tu wszystko opowiadam zza kulis i co robisz? No to dobra. Beton, a widzieli już beton? Dobra. Nie, to beton też musi wejść, bo to mój filmik musi wejść przed betonem, bo ja pokazuję beton. Wszystko na moim jest pierwsze, wersja pierwsza wszystko opisuje, a potem są u ciebie nudy. Dobra, więc ściągamy tura. Czyli w kolejnym filmie zobaczycie, jak kolejny film ma beton i... Jak New Holland wygląda bez ładowacza, bo chcę zobaczyć prawie. Jeśli nie wyjdzie i tego filmiku nie będzie, to znaczy, że Kamil nie ogarnął. Także tak wygląda akurat dzisiaj nasza sobota, że od rana był wylewany beton, a teraz Kamil tutaj walczy z filtrami, wymienia. Nie, Kamilek? Oczywiście. No, także plany się pozmieniały, ale działamy z czymś innym. Także jak, coś się zawsze znajdzie, jakaś praca. No, a jak skończyliśmy, znaczy Kamil skończył tutaj wymieniać wszystkie oleje, no to został jeszcze odpas do zrobienia, także tej soboty i tak nie zrobiliśmy w sumie za wiele. Nie, Kamilek? No, tak uciekło jakoś, nie? No, tak ucieka, ale no w tym zimnie to wszyscy i tak jak najszybciej do domu, w tym wietrze nie da się siedzieć. No i co, także dzisiaj kończymy. My lecimy też do domku. Nie, Kamilek? Oczywiście, że tak. No. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że wszystkich szczegółów nie zdradziłaś widzą. Wszystko powiedziałam, już nikt nie będzie oglądać twoich filmików, tylko moje. To jest, tak. Ja będę robić. Ja będę robić zwiastuny do twoich filmów. Dobra. Powiem, czy jest ciekawie, czy nie, czy warto oglądać, czy nie. Ja robię takie krótkie wstępy, wiesz, takie filmiki zapchaj dziura. No, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. I co? Miłego dnia. Nie wiem, jaki tam jest u was dzień. My lecimy odpoczywać i co? Jakby co, widzimy się też na Instagramie. Gdzieś tam jest też bardziej na bieżąco. Na razie.